Małgorzata Strzałkowska, konsultacja Zuzanna Strzałkowska. Wirus, czyli mydło dłoń i wirusa goń. Wirus to nie jest ani zwierzątko, ani żyjątko, ani stworzonko. Z łaciny słowo wirus pochodzi. To jad, trucizna, coś co nam szkodzi. Choć samodzielnie nie może pożyć, dąży do tego, aby się mnożyć. I to dążenie jest bez wątpienia jedynym celem jego istnienia. Sam jednak tego zrobić nie może, bo musi znaleźć dobre podłoże. Z uporem szuka więc gospodarza, by w jego ciele móc się rozmnożyć. Przytulne wnętrze ludzkiego ciała to jest dla niego frajda niemała. Przez nos, przez usta albo przez oczy do organizmu stara się wskoczyć, po czym nurkuje w nim jak nurek i odpowiednich szuka komórek. Wilgoć, właściwy poziom ciepłoty. I wirus bierze się do roboty, a gdy komórka swą rolę spełni, wirus cząstkami już ją wypełni. Cząstki ją niszczą w zawziętym szale i cała armia wędruje dalej. Gdy taki wirus w ciało się wczepi, niestety prędko się nie odczepi. Choć nasz organizm do walki staje, nie zawsze wygrać mu się udaje. Już nad szczepionką myślą lekarze. Kiedy ją stworzył, to się okaże. Ale my też coś zrobić możemy, co? W pierwszym rzędzie wszystko myjemy. Ręce, owoce, przedmioty, ciała. Czemu? A wiecie, jak mydło działa? Wirus na zewnątrz ma cienką błąkę, czyli otoczkę. Płaszczyk osłonkę. A na niej różne trąbki i rurki, ułatwiające wejście w komórki. Mydło składa się z długich cząsteczek, mających postać wielu szpileczek. Gdy szpilka w płaszczyk wirusa wnika, wirus rozpada się, po czym znika. Dlatego myjmy dokładnie ręce, ciało, owoce i dużo więcej.